Dzień dobry, przed mikrofonem Dominik Olęcki. To jest program Ludzie Gospodarki, w którym rozmawiamy z ludźmi biznesu, z tymi, którzy osiągnęli już sukces albo przed którymi ten sukces jest na wyciągnięcie ręki. W studiu Polskiego Radia 24 gość Artur Racicki, przedsiębiorca, twórca startupów i wykładowca. To w dużym skrócie dzień dobry. Dzień dobry. Zanim został pan przedsiębiorcą, pracował pan jako hydraulik w Kanadzie, zbieracz szklanek w Londynie, cyklinarz podłóg w Belgii, menedżer restauracji w Cambridge. Ma pan bardzo bogate i różnorodne CV. Tak, a to, dlaczego ja pracowałem, to między innymi po to, żeby móc się samodzielnie utrzymywać na studiach albo zainwestować w swoje pierwsze biznesy, bo po to wyjeżdżałem za granicę, żeby zarobić pieniądze. Na początku na przykład jeździłem na takie prace typowo fizyczne, typu cyklinowanie podłóg, zbieranie szklanek, czy tam barmanowanie, kelnerowanie. Te pieniądze odkładałem i między innymi na studiach, na czwartym roku studiów z kolegami założyliśmy pierwszą firmę taką z prawdziwego zdarzenia, spółkę ZOO, która to się okazała lekkim, można powiedzieć, niewypałem, a to dlatego, że z braku doświadczenia źle policzyliśmy koszty, źle policzyliśmy przychody. W skrócie mówiąc, założyliśmy kafejkę internetową i założyliśmy, że wszystkie komputery będą wykorzystywane przez klientów przez 70% czasu. A się okazało, że są wykorzystywane przez 30% czasu, więc po 3 miesiącach straciliśmy wszystkie pieniądze i straciliśmy płynność finansową, więc musieliśmy się szybko ratować i zaczęliśmy biegać po mieście, to było w Lublinie, i szukać klientów na strony internetowe, bo to też potrafiliśmy robić. I tak naprawdę ta kafejka oczywiście jeszcze trochę była, ale ten biznes można było powiedzieć, że był w odejściu, no bo internet się pojawiał w coraz to większej ilości miejsc, ale te pieniądze, których pan wspomniał, one mi zawsze były potrzebne do czegoś. Nie do konsumpcji, tylko do tego, żeby odłożyć i zainwestować. Miał pan taką zdolność, wrodzoną zdolność oszczędzania? Tak, tak. Ja zawsze miałem zdolność oszczędzania, ponieważ te rzeczy, które mi się bardziej podobały, albo rzeczy, które chciałem osiągnąć, czy kupić nawet, zazwyczaj były droższe i po prostu wymagały trochę skumulowania pieniędzy. W sensie celowałem wyżej, więc nie zadowalałem się zwykłą konsumpcją taką, nawet jako dziecko. A każda porażka, w tym porażka biznesowa, jest też dla nas cennym doświadczeniem. Tak było pewnie w pana przypadku. Nauczył się pan czegoś? No na pewno. Tu w tym wypadku nauczyłem się tego, że tak jakby tabelki przyjmą każdą cyfrę. Co z tego, jeśli one, te cyfry, po prostu nie mają odzwierciedlenia później w rzeczywistości. Więc Excel wszystko przyjmie, ale podchodźmy do niego z jakimś takim trochę dystansem jednak i zakładajmy, że nie wszystko będzie takie kolorowe, jakbyśmy chcieli. A chciał pan zawsze pracować na swoim, czy pojawił się też w pana karierze taki etap, gdzie pracował pan dla kogoś, na etacie na przykład? Był taki krótki epizod, to może opowiem, bo to jest historia. Po tej kafejce internetowej, tam było 9 wspólników, którzy łącznie zebrali 100 tysięcy złotych na biznes i tak dalej, no ale później ten biznes nie był w stanie nas utrzymać, więc... Zbyt wielu wspólników, to też jest oczywiście rozdrobnienie, za dużo wspólników, to też nie jest dobre rozwiązanie, wręcz nawet bardzo złe na samym początku, ponieważ nie można zakładać, że 9 osób się nagle w równy sposób zaangażuje w biznes. Zazwyczaj to są takie 2, 3 osoby, które są siłą napędową. No ale ja po studiach po prostu postanowiłem, że sprzedam chłopakom za symboliczną kwotę moje udziały w firmie. Tak też się stało. I tak się stało i wyjechałem do Anglii pracować, do Cambridge, pracować jako menadżer restauracji. Dostałem taką propozycję. To był 2004 rok, czyli zaraz po uwolnieniu granic. Oni otworzyli te granice, ja dostałem super fajną ofertę, posiedziałem tam półtora roku, odłożyłem nie na siłę, nie za wszelką cenę. Apostoł Paweł pięknie to ujął. Jeżeli korzystacie z tego świata, to nie korzystajcie z tego świata w pełni. No bo tutaj w tych sąsiednich audycjach naszego radia, Talk FM, Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom, Ekstra, mówimy, proszę państwa, że Jezus Chrystus by się nie przyznał
do tych królestw, rozwinął i ja do królestw tego świata. Państwo zobaczą, co byśmy nie wzięli, czy dziadostwo, tam były takie koszty, to wszystko jest pod wpływem szatana. Niech państwo się przysłuchają, to co ja mówię, że prawo z czerskiej od nich, gdy coś wyje, to nas dręczy, bo człowiek jak ma swoją osobowość ukształtowaną na Piśmie Świętym, na Bożym Słowie Prawdy, to on w sekundzie dane, jak dziecko pierwsze, od razu zauważy, że coś moherytu w Warszawie knują, albo że ryją, śmieją się tak niesmacznie, tak jak z Jezusa wydrwiono, wykpiono, doprowadzając go do śmierci, to tak samo i w kościołach też wyją, czyli że gdy w Radiu Maryja coś tu leci w nocy, wyje, no to po prostu człowiek się wścieka. Bardzo duże ryzyko. Pooglądajcie pracę Czaplińskiego. Jest nowa galeria na Stalowej 26, bo tam ludzie boją się chodzić. Jest to Praga Północ, a okazuje się, że tam jest wielka kultura. I burmistrz z Pragi Północ też jest. Proszę popatrzeć. Chociaż i zaglądamy oczywiście do naszego kanału. Elhop Art 2000, El Mercedes, Wiesiolandia, Elka Pierdzielka, Elka Wiercielka, Witeklandia, a co tylko chcesz, roku, to jest. Zapraszamy, puszczaj chleb po wodzie. My jesteśmy tego nastawienia i takiego misjonarskiego. Jeżeli co dobre, to ja się tym dzielę. Nie możemy zachowywać się tak jak żółw w skorupie, albo jak ta baba dziad z Teatru Wielkiego, że gdy ludzie wchodzą na wernisaż, to ona obserwuje twarze, podchodzi i zagląda w oczy. Litka mówi na przykład dzisiaj, von Lipski, że ja mam piękne oczy. Ja mówię, słuchaj, to już jest i w XX wieku, i w XXI, powiedz coś nowego. No, i ta baba tak się przygląda ludziom w Teatrze Wielkim. Potem idzie na górę, biega po foyer, po korytarzach, a potem jeszcze coś tam gadała, że żeby nie nagrywać, bo potem wszyscy ludzie są w internecie. Ja mówię, to co ona jest jeszcze nie po podstawówce, że to nawet po podstawówce dziecko jest mądrzejsze od tych faryzeuszy waszych kształconych i saduceuszy. Dlaczego tutaj w Warszawie są niektórzy tacy głupi, aż tak głupi, bo myślą, że gdy skończą studia, to są mądrzejsi. Odwrotnie. Jezus powiedział, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy królestwo. Państwo zobaczą, że ludzie przy okazji, jak się tak kształcą i tak uczą, to ginie u nich humanitaria, giną, ludzkie cechy giną. Tak, myślałem, że to Pawełek sam by nie szedł. Państwo zobaczą, dzisiaj od rana o eksmisji, o tym, że staruszkę wyganiają z domu, o tym, że chłopca pięknego ongiś i ślicznego nie chcą leczyć, bo ma czerniaka, czyli raka. Mówię do kurczaczka, nie palić papierosów, bo to drogie. Rak, czerniak. Będę pokazywała mu kilka razy ten film, aż zrozumie, że rak to czerniak. Aż zrozumie. Pod wpływem, ja to się nie dziwię, że takie dziecko w szkole pod wpływem kolegów i koleżanek to się robi potworem. W związku z tym w tramwajach i autobusach stołecznego miasta Warszawy masz takie informacje, co robiłem, żeby bo bez tego nie, być nie da się po prostu na takich wysokich obrotach pracować i dawać siebie wszystko. Buziaki, to jest praca tak jak na etacie 8 gdy godzin dziennie. Zdecydowanie więcej. Radio, no nie, no, bywa więcej. Bywa, zazwyczaj to jest bardziej 10 godzin dziennie. Ekstra. Tutaj pokazujemy ale bywają takie momenty, że na Stalowej 26 i przez 3 dni i przy okazji, gdzie państwo będą, zapraszamy na Stalową 26. Można powiedzieć, że pracuje 16 godzin, 18 godzin. Naprawdę. Elhop Art trzeba zasuwać. Tylko motywacja jest inna, więc też siły są inne. Jest ten nowy Mercedes, startup i zajmuje się on nasz kotek, czym dokładnie. Są dwa startupy równolegle, to ale też już państwo tę nazwę sytuacja. Macie, pierwszy znacie, startup, ten, którym, Mercedes, mówię, youtube.com, najlepiej napisać El Mercedes, youtube.com, najlepiej napisać Elhop Art, opartą o technologię bardzo znaną, bo Wi-Fi jest na rynku już 16 lat, Wi-Fi jest w każdym urządzeniu, w każdym smartfonie. Albo
wisi mamy właściwie w domu, w pracy i na przystankach. Elka Wiercielka, na przystankach też montujemy. Ale jest w hotelach, w restauracjach, w centrach handlowych, w sieciach handlowych, w różnych sklepach i tak dalej. I właśnie my dostarczamy do tych miejsc, do tych lokalizacji wisi, tylko tak zwane inteligentne wisi, czyli takie wisi, które nie służy tylko temu, żeby udostępnić po prostu internet, tylko służy do tego, żeby między innymi z osobami, które korzystają z wisi, się móc skomunikować w inny sposób. I tutaj dam taki przykład z hotelu. Jesteśmy sobie w hotelu, opuszczamy ten hotel, czyli rozłączamy się z wisi i 12 godzin później dostajemy z hotelu maila: dziękuję, że był pan w hotelu, proszę ocenić, jak był pan obsłużony przez naszą obsługę od 1 do 5. I mamy taki chociażby system do oceny jakości, klikamy sobie gwiazdkę i później jeszcze możemy wpisać swój komentarz, czyli napisać, co nam się podobało, co nam się nie podobało. To dalej trafia do hotelarza. On może odpisać osobie, która zostawiła ten komentarz, więc jest narzędzie do dwustronnej komunikacji, co jest innowacją na rynku, bardzo ważną, bo można komunikować się z osobami. Ale bo wiele osób jest po prostu w hotelu, czy to w restauracji, anonimowym. A dzięki naszej usłudze identyfikujemy tego użytkownika Wi-Fi i dajemy narzędzie do komunikacji. Co w przypadku niezadowolonego klienta może być znaczące. Znaczące dla usługodawcy. Tak, niektórzy mówią, że nasze narzędzie jest takim narzędziem prewencji. Zanim coś się wydostaje niebezpiecznego do sieci, typu jakiś niepochlebny komentarz na Facebooku, czy tam informacja na TripAdvisora, która trafia, to my mamy szansę zareagowania. Dzięki temu, że ten klient napisze do nas, że coś było nie tak, to my mamy faktycznie czas i to wpływa na przykład na scoringi, tak zwane oceny jakości pobytu na TripAdvisorze. To jest taki serwis, z którego często korzystamy, kiedy gdzieś idziemy do restauracji czy wybieramy hotelu, gdzie chcemy sprawdzić, co nam się podoba. To dzięki integracji naszej usługi z tym akurat serwisem podnosimy ten scoring danego hotelu czy restauracji w tym serwisie. Ze względu na to, że poprawiamy jakość obsługi, dajemy narzędzie do komunikacji, narzędzie do takiej prewencji tych informacji, które mogłyby się wydostać niepochlebnych no po prostu do sieci. No właśnie, tutaj padło hasło innowacji, innowacyjne rozwiązanie. Bez tego trudno dzisiaj o sukces? No innowacja daje tą możliwość, że wchodzimy z czymś nowym na rynek i oczywiście są innowacje, które w ogóle nie mają, są innowacje, które w ogóle nie mają popytu tak zwanego, czyli ludzie często wymyślają rzeczy, które nam nie są potrzebne. No i z takimi innowacjami jest problem. Ale jeśli wymyślamy coś, co usprawnia, czy rozwiązuje jakiś nasz problem faktycznie istniejący, no to te innowacje rzeczywiście mogą przyspieszyć tak jakby rozwój biznesu, bo wchodzimy z czymś nowym, ciekawym, co rozwiązuje problem. Można oczywiście kopiować pewne rozwiązania, ale wtedy to nie jest innowacja. No właśnie, innowacja powinna być globalna. Czy może być też lokalna? No, ja wyznaję taką zasadę, że w przypadku startupów, szczególnie, bo tutaj to słowo innowacja często się przykleja do startupu, czyli do firmy, która jest innowacyjna, szuka modelu biznesowego, bo ona jeszcze nie znalazła, ale szuka jakiegoś rozwiązania i ta usługa, czy ten produkt jest skalowalny globalnie. Z założenia, tak? Czyli nie można patrzeć na ten biznes w ten sposób, że okej, robię go na rynek polski. Bo to by oznaczało, że jest jakiś z nim problem, że on jest nieskalowalny, ten biznes. Więc innowacja, startup, skalowalność to są takie rzeczy, które idą ze sobą w parze. A co jest najtrudniejsze w założeniu startupu? Sam pomysł? Ja bym powiedział tak, że pomysł w ogóle nie ma znaczenia. To może jest kontrowersyjne, co mówię, ale pomysłów ludzie mają mnóstwo. Budzą się z pomysłami, śnią o ciekawych rzeczach, często innowacyjnych. Te rzeczy, o których często my sobie myślimy w domu, każdy z nas, to są często innowacyjne rozwiązania. To nie jest istotne, co my sobie wymyślamy, tylko egzekucja jest istotna. Czyli faktyczne podjęcie decyzji, ja to robię i później krok po kroku po prostu dowożenie tego kolejnego etapu, krew, pot i ból takiego rozwoju biznesu jest ważniejsze, czyli ta determinacja,
pasja, bo na długą metę, jak jest, robimy coś, w co nie wierzymy, albo naprawdę tak tylko wymyśliliśmy to pod kątem biznesowym, ale w to nie wierzymy, to też się wysypie. Więc pomysł absolutnie jest bardzo mało istotny. Determinacja i egzekucja. To o tym, jak stworzyć startup, który w przyszłości odniesie sukces także poza granicami naszego kraju, o tym powiemy zaraz po informacjach w Polskim Radiu 24. Informacje dnia w skrócie. Zbliża się 15.30. Katarzyna Oklińska, zapraszam. 14-latek został ranny podczas policyjnego pościgu w Wielkopolsce. Do zdarzenia doszło w miejscowości Stara Kuźnica. Policjanci usiłowali zatrzymać pojazd, którym, jak podejrzewali, miał kierować pijany kierowca. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział, że policjanci ścigali samochód przez 20 kilometrów. Podczas tego pościgu kierowca Opla uderzył w ścigający go radiowóz, usiłował zepchnąć policjantów do rowu. Wówczas policjanci użyli broni, oddali strzały z broni, którą mają na wyposażeniu. Wkrótce potem samochód został zatrzymany. Okazało się, że wewnątrz było kilkunastoletnich chłopców. Jeden z nich, 14-latek, został ranny. Policjanci udzielili pomocy rannemu chłopcu i wezwali pogotowie. 14-latek przeszedł zabieg chirurgiczny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wszyscy chłopcy zostali oddani do dyspozycji prokuratora. Papież podczas południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański mówił o tym, że rozpoczynający się dziś w Kościele katolickim Adwent to czas autentycznej nadziei opartej na wierności Boga i odpowiedzialności człowieka. Franciszek przypomniał, że Adwent jest wezwaniem do powściągliwości, do tego, aby nie dać się zdominować sprawom tego świata, ale raczej panować nad nimi. Papież zapewnił o swojej solidarności i modlitwie mieszkańców krajów Ameryki Środkowej, a w szczególności Kostaryki i Nikaragui, dotkniętych przez huragany i wstrząsy sejsmiczne oraz północnych regionów Włoch, nawiedzonych przez powodzie. Na Górnym Śląsku odprawiane są dziś msze barburkowe. W Jastrzębiu Zdroju w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa metropolita górnośląski arcybiskup Wiktor Skworc apelował do rządzących o ład i uporządkowanie sytuacji w górnictwie. Na Górnym Śląsku nie tylko oczekujemy ładu w odniesieniu do tej branży, która od kilkudziesięcioleci przeżywa czas zmian i niepewności. Pomimo trudności w jej restrukturyzacji, przekształceniu, przyszłość, patrzymy Metropolita mówi o potrzebie utrzymania miejsc pracy. Czyli Anglik tutaj w Warszawie. Proszę oglądać, proszę patrzeć. LK Pierdzielka, youtube.com. Proszę oglądać. Teraz jest na topie. LK Pierdzielka, youtube.com. Proszę oglądać. To jest Muzeum Karykatury, także proszę się nie przejmować, że tam jest swastyka hitlerowska. No, Muzeum Karykatury podnosi się z upadku, bo dyrektorzy pozmieniani, wszystko jest inaczej, nie tak łatwo, nie tak łatwo. Barburkowej w Jastrzębiu Zdroju wzięli udział wiceminister energii Grzegorz Kobiszewski, przedstawiciele spółek górniczych i samorządowcy. Słowem wszystko. To są działania bezkosztowe, to znaczy kobieta, która była wieloletnią pracownicą naszego
też bank. Gdyby bank zażądał od niej pracy w godzinach nocy, chciała ułatwić jej przykład ale ona odmówiła banku zakładanie dyżury nocy. Mąż na telefonie nie ma znaków bankowych. Ona wtedy odczegoła wcześniej działać i trzeba śledzić kupienia jej należności. Ona miała wypłatę prawną
przygotować strategię komunikacji, marketing, punktu klienta, pokazać mu to, ale też pracować nad produktem, nad jego wyglądem i celami. A on jest od wykonania, do widzenia tego, że to po prostu to, co myślimy, to działało. No i się połączyliśmy, połączyliśmy siły, ja zainwestowałem w fighting, on na prywatne, trochę zainwestowałem w social media na nasz startup i Piotrek, przyszliśmy firmę, tak? Więc tutaj było zdarzenie takiej okoliczności, że był pomysł, ale trudno było go po prostu wprowadzić na rynek, nawet był z przodu, bo brakowało pewnych kompetencji. Więc dobrze się też łączyć w pary, tak? Czyli dobrze, jak na przykład jesteśmy informatykiem, często nie mamy tych interdyscyplinarnych umiejętności, dobrze znaleźć kogoś, kto po prostu będzie potrafił zrobić marketing, sprzedaż, iść z tym na rynek, jakiegoś humanisty. Humanista, dokładnie, albo humanista ma fajny pomysł technologiczny, to się bardzo często zdarza, ale nie wie, jak stworzyć, zakodować, albo nie jest inżynierem, nie umie tego wyprodukować, zdjąć blachy, nie zna się na liniach produkcyjnych, nie wie, że stal trzeba tynkować, żeby nie zarobiła. Ja się dopiero przy okazji, no ale to kto wie, to jest drugi startup, który podnosi sukcesy. To jest niesamowite, że on właśnie od dnia powstania jest rękowy. Totalnie musieliśmy ponad 3 lata czekać na to, żeby stać się rentownym biznesem, bo tam to polega na tym, że tam są opłacone abonamenty co miesiąc, to spore koszty, to jest dział deweloperów i tak dalej. Tam trzeba było dużo czasu i pieniędzy włożyć, zanim staliśmy się rękownym startupem. Natomiast CV właściwie od założenia spółki, po 2 miesiącach mieliśmy już sprzedaż ławek do bardzo dużych, znanych podmiotów, więc to szybko bardzo się wydarzyło i ten biznes już jest rentowny, po zaledwie 5 miesiącach. Najtrudniejszy jest pierwszy rok dla startupu. 1140, Sergiusz Piotrkowski, BGNG potwierdza, że nie ma Polaków wśród porwanych w Pakistanie pracowników geofizyki Krajów. Porwani to grupa lokalnych podrykonawców pracujących tam dla spółki Geofizyka Kraków. O tym, że wśród porwanych w Pakistanie pracowników nie ma polskich obywateli, poinformował już wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do południa frekwencja w drugiej turze prawyborów w prawicowej partii Republikanie była wyższa niż w pierwszej turze. Zagłosowało około 10% osób więcej. Wybory mają wyłonić kandydata na prezydenta Francji w wyborach za rok. W pierwszej turze zwyciężył były premier François Fillon. Pierwszy wydany dziś numer nowego kulturalnego dodatku do włoskiego dziennika La Repubblica poświęcony jest w dużej części postaci i poezji Wisławy Szymborskiej. Szymborska, poetka globalna, taki nagłówek dni na pierwszej stronie. A o polskiej noblistce pisze m.in. autor znanego na całym świecie bestsellera Gomorra, włoski pisarz młodego pokolenia Roberto Saviano. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Weekend Radia Tok FM. Wracamy od razu do naszej rozmowy o prawie antydyskryminacyjnym. To też w kontekście działania Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, którego prezeskę gościmy dzisiaj w radiu, pani Karolina Kędziora. Ustawa równościowa. No, nie wiem, czy jest taka równościowa. Powiedziałabym, że jest to ustawa, która chroni przed dyskryminacją w niektórych obszarach życia, ale też w nierówny sposób. Bo to jest taki paradoks, że na przykład, bo tam jest tylko kilka przesłanek prawnie chronionych wskazanych. Tam jest tylko płeć, niepełnosprawność, orientacja seksualna, wiek, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość i koniec. Nie można powoływać się na nierówne traktowanie. Niesamowite. Słuchajcie, w Stanach sygnują, że po pierwsze, średnio tym osobom, którym najlepiej wyszły startupy, takie, które tam setki milionów dolarów mają wyceny spółek, 6 razy wcześniej noga podwinęła. Czyli 6 różnych prób prowizji, zanim ta 7 po prostu wyskoczyła. To jest jedna statystyka. Druga statystyka z Stanfordu, że najlepszymi startupowcami, menadżerami tych nowych spółek innowacyjnych są mężczyźni w wieku 35 lat. Nie 15 czy 20. Bo my znamy te historie, Facebooka i tak dalej, gdzie się mówi o młodych ludziach, którzy zarobili
moje uprawy sprzęt nie wyszukuje. Jedno tam się udało nawet zakończyć już prawomocnym wyrokiem. Myślę sobie, że prawdopodobnie jest to pierwszy wyrok, który został na podstawie tej ustawy zakończony. To jest sprawa mężczyzny, który miał umowę cywilnoprawną, przez swojego pracodawcę został dostrzeżony w relacji medialnej, w telewizji lokalnej, że bierze udział w Marszu Równości. I jak rzecz im się coś noga podwinie, to od razu mniejszości seksualne, połowanie przez głowę. Tak, o, ten, telefon, to pochłonić po raz. Starasz się powiedzieć, stary, super, dobrze, że podjąłeś decyzję, próbę, to co się nie teraz nauczyłeś, to po prostu ci załatwuje przyszłość. Pojawił się to bardzo doświadczenie, które zbieramy. Absolutnie, ja poniosłem więcej porażek niż to jest zerwała współpraca. I tu chodzi o to, żeby się pod tym podnosić. Ja codziennie według mnie ponoszę więcej porażek, bo to trzeba patrzeć na to, takie czynności codzienne, na przykład kontakt z klientami, różne rzeczy. Najczęściej one nie przekładają się na dobry rezultat, tylko na negatywny. No. Ale nie można się tym przejmować, tylko trzeba iść do przodu. Wracając do naszej chronologii, mamy pomysł, co jest ważniejsze jeszcze, to mamy determinację i ruszamy z naszym pomysłem, zaczynamy go tworzyć. Taka ustawa jest. Tam można domagać się na jej podstawie odszkodowania. I to, co bardzo ważne, tych wszystkich spraw, teraz zarówno na podstawie kodeksu pracy, jak i ustawy wdrożeniowej, ja ją tak nazywam, bezpieczniej, istnieje przeniesiony ciężar dowodu. To jest bardzo ważna zasada, naprawdę warto o tym pamiętać niższym prawnikiem, żeby ją zrozumieć. Chodzi zwyczajnie o to, że normalnie postępowania sądowe, jak idziesz do sądu, musisz udowodnić, że ci się należy do odszkodowania. A tutaj jest tak, że wystarczy uprawdopodobnienie, czyli na przykład przedstawienie wiarygodnej wersji wydarzeń, okazuje się, że zapotrzebowanie na szkołach zarzucamy, czyli przygodawca, pracodawca, musi udowodnić, że sytuacji nie było. I teraz, jak ja dostanę zamówienie na 100 ławek, to ja potrzebuję kapitału obrotowego. Takiego, którym ja sfinansuję w takim startupie młodym, produkcję tych ławek. I to będzie na przykład 600-700 tysięcy złotych. A jeśli weźmy go na 3 produkcji, to gdzie one powstają? Bielsko białe. Bielsko białe polskie. Polsce, a w ogóle wszystko, stal z polskich hut i tak dalej. Wszystkie polskie, poza oczywiście panelami fotowoltaicznymi, bo one generalnie cały świat importuje je z Chin. Ale różne wszystkie inne zespoły, monta, Ja mam zamówienie, takich może bardziej dla mam prognozy przychodów, tylko jest też poradnik, jak jest skrywinacyjny i on jest dużo prostszy. Do tego jeszcze mamy dokumenty, które co miesiąc można dostawać na maila, łatwo się do niego dopisać, dowiedzieć się, co robimy na bieżąco, zachęcam. Realizację produkcji i po to, żeby Karolina, mieć te pieniądze ewentualnie na tak zwane wkład własny do różnych projektów, na przykład Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkursy, że mogą nawet dać nam wsparcie na 2 miliony złotych na zrobienie nowego modelu ławki, tylko ja wtedy jako startupowi muszę stworzyć 20% wkładu własnego. I to znowu to bardzo duże środki idące setki tysięcy złotych i do tego też pieniądze inwestorów. Więc wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Jak bardziej stabilnie, wolnie, no to można finansować się z własnych środków. Ale jak chcemy przyspieszyć, to lepiej podzielić się spółką z inwestorem, bo to wiadomo, że się dzielimy spółką z inwestorem, ale on dokłada kapitał, który spowoduje, że ta spółka szybciej się rozwinie, będzie miała większą wartość. Jest takie zdanie, często powtarzane, lepiej mieć kawałek tortu, ale jednak duży torcie, niż mały cyteczko samodzielnie. Oczywiście mamy też wiedzę w związku z tym, że też interesujemy się różnego rodzaju badaniami, sami prowadzimy monitoringi, że problem dyskryminacji jest bardzo powszechny, dużo bardziej niż biznes też się pojawiają w końcu Unii Europejskiej, więc też warto korzystać. Absolutnie, to wszystkie, to są wszystko źródła pieniędzy. I oczywiście wszystko zależy od tego, jaki biznes chcemy. Na przykład anioł biznesu jest bardzo fajny, bo on jednocześnie często angażuje się w rozwój tego startupu. Doradza, szuka klientów i tak dalej. On jest bardziej zainteresowany, żeby pieniędzy nie stracił, niż dozwolił się inwestycji, dla którego to jest nazwie inwestycji. Często anioł biznesu, czyli taki, powiedzmy, przedsiębiorca, czy nawet pracownik korporacji, który zarobił podłoże 2 miliony złotych,
złotych. Nagle inwestuje pół miliona. Dla niego to jest bardzo duża kwota i on naprawdę chce pilnować tego, żeby ona była dobrze spożytkowana. Więc to są często bardzo fajne rozwiązania. Przy dużych oczywiście inwestycjach to wchodzimy w fundusze inwestycyjne. Crowdfunding, zbieramy pieniądze właśnie na startup, na przykład 100 tysięcy złotych, 300 tysięcy złotych na produkcję cydru i tak dalej. To takie były zbiórki, a zbiórki licytacje. Więc jest to bardzo wygodny sposób zbierania kapitału. Środki europejskie oczywiście, one są też zazwyczaj połączone z inwestycjami albo własnymi, albo właśnie są takie fundusze, KFK, typu, że są tam aniołowie biznesu, środki unijne i pół na pół rzucają się na po prostu kapitał takiego funduszu i później inwestują te pieniądze. To jest najlepsze połączenie. Myślę, że to jest bardzo dobre połączenie. Znaczy, to jest takie połączenie, które minimalizuje też ryzyko tych aniołów biznesu czy funduszy inwestycyjnych. I to jest bardzo popularne w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych i w krajach Europy Zachodniej. My w tej chwili nadganiamy świat. Mamy też dużo więcej środków niż inne kraje europejskie, ze względu na to, że jesteśmy nowym członkiem Unii Europejskiej i mamy takiego więcej wysiłków, żeby nadgonić te inne kraje. Więc powinniśmy z tego maksymalnie dobrze umieć korzystać. I teraz uwaga, bywają niestety przykre i niespodziane. Zdaje się, że nawet na polskim rynku bywają takie fundusze, które są nieuczciwe. I to one są w tej chwili ścigane, ale zawsze się znajdzie, jak powstaje na co 20 funduszy kilka, które powstały w innym celu. Nie po to, żeby wspierać startupy, tylko żeby je oszukiwać, tylko żeby je oszukiwać. Jak wygląda najprostsze odszustwo? Jest tam bardzo dużo takich przypadków. Powstaje taki fundusz, którego celem jest niby inwestowanie w startupy i inwestuje, przekazuje środki na startup, obejmuje tam 40%, 50% udziału w startupie, a później podpisuje z tym startupem umowę na obsługę księgową, obsługę prawną, obsługę taką i się okazuje, że ten startup te pieniądze, które dostał od takiego funduszu, z powrotem oddaje, tylko w ręce jakichś spółek podstawionych. To się niestety zdarza, więc trzeba być wyczulonym, dobrze się konsultować z innymi startupami, jakie mają doświadczenie ze swoim funduszem inwestycyjnym, z którym współpracowały. Te najlepsze fundusze oczywiście, one dostają jakieś kolejne rundy finansowe, tam kolejne projekty robią, więc tutaj można je wyłapać na rynku. Którzy inwestorzy są dobrzy, a którzy po prostu mają coś tam niestety na sumie. Nasz startup radzi sobie coraz lepiej. Udało nam się pozyskać jakieś finansowanie, więc mamy pieniądze na rozwój. I co dalej? Myślimy o ekspansji zagranicznej. W moim przypadku jest tak, że ja zawsze myślę o ekspansji zagranicznej, z samego początku. Często jest to niemożliwe od razu, ale dobrze robić sobie takie ćwiczenia. Tu jest taka różnica nas Polaków od naszych kolegów z Europy, chociażby którzy ze Stanów czy z Izraela. Oni od razu myślą, że coś jest zdenkanie, w sensie skalowalne. My byśmy lepsze, dużo lepsze. Dużo lepsze, w ogóle zdejmujemy sobie w ogóle z głowy to, że nasz rynek to jest 40 milionów osób. Nie ma czegoś takiego. Jak robimy usługi elektroniczne jakieś, czy nawet produkujemy łaski, co za problem, tylko łaska była sprzedana w Niemczech. W Szwecji, gdziekolwiek. Wystarczy załatwić transport i trochę logistyki. To są bardzo proste rzeczy. Podobno wynika to z tego, że my jednak byliśmy przez kilkadziesiąt lat odseparowani od świata i jednak z mlekiem matki mamy wyssane takie troszeczkę ostrożnościowe patrzenie na świat. No właśnie to chyba tak musi wyglądać, bo mówimy jednak o młodych ludziach. Tak, mówię o młodych ludziach, a jednak pamiętajmy, że my wychodzimy się z jakiegoś środowiska i nasi rodzice nam mówią, idź pracować do banku, bo to jest praca bezpieczna, tak? Praca na etacie. Praca na etacie. Cały czas mamy rzucane do głowy pewne takie rzeczy, z którymi oni wyrośli. I teraz też ciekawa rzecz. Jeśli nasi rodzice pracowali w urzędzie, czy w korporacji, czy gdzieś, to nam jest bardzo trudno się wyrywać do robienia własnego biznesu. Ale nie jest to niemożliwe. Nie jest to niemożliwe. Ale oczywiście dzieci rodziców, którzy mieli jakieś przedsięwzięcia prywatne, które wyszły, nie wyszły i tak dalej, mają dużo większą skłonność do ryzyka. Więc to też warto wiedzieć, jeśli słuchają nas osoby, które pracują w korporacji, to warto sobie zadać takie pytanie, czy moi rodzice czasami nie właśnie stopują mnie przed robieniem czegoś ryzykownego i trudnego,
dzieje się tak wynika? Teraz, to oni nie pracowali również na etacie prawnicze i tylko tak się znają, nie są bezpieczne. Trzeba sobie zadać to pytanie, bo jeśli tak jest, no to warto jednak wyłamać się z tego i te osoby mają trudniej, więc dobrze, żeby to rozumiały. Nie jest tak, że ataki były takie może być środowisko, w którym wyrośli rodzice, ciotki i to, co staramy się robić, to pozyskiwać środki w taki sposób, żeby bez jednego, tak, dokładnie. Tak, najprawdopodobniej 49, nie aktualizowałem listy, ale tam trzeba to zrobić. Był pan między innymi w Stanach Zjednoczonych i w Dolinie Krzemowej, czyli takiej kolebce startupów, a jak tam wygląda prowadzenie właśnie startupów, różni się bardzo od tego, tak jak u nas. Różni się przede wszystkim tym, że jest szybciej. Wyobraźmy sobie miejsce, w którym na małej przestrzeni przebywa jednocześnie kilkanaście razy więcej startupów niż w całej Polsce. Cały świat, wszyscy tam zjeżdżają, żeby spotkać się z inwestorami, żeby wziąć udział w programach inkubacyjnych, żeby tak jakby dać sobie szansę na to, żeby ktoś finansował, i to nie byle kto, to najlepsi, inwestorzy na świecie, którzy mają doświadczenie nie paroletnie, tylko kilkudziesięcioletnie i wiedzą, co robią i o czym mówią. Więc to jest bardzo duża rywalizacja. Nasza praca jest taka, że dużo więcej środków, ale ten czas, który my możemy tam spędzić, jest też ograniczony, bo nikt nie będzie tam siedział przez rok czasu, żeby pozyskać inwestora. Więc te przygody z Doliną Krzemową są niesamowite. Tam ja nauczyłem się osobiście, w jaki sposób w ogóle rozmawiać z inwestorem. Bo jeśli odbyłem 50 spotkań z inwestorami, trochę po to, żeby poznać w ogóle ten świat, dowiedziałem się, że trzeba przygotować pewien set dokumentów, z których w ogóle nikt nie ze mną nie będzie rozmawiał, więc przygotowałem taki set dokumentów, czyli tak zwany one pager. Po pierwsze, to jest tak zwane executive summary, czyli takie podsumowanie na jednej stronie, czym się zajmuje startup, jaki problem rozwiązuje, kto za nim stoi, jaka jest konkurencja na rynku, jaką technologię używamy i dlaczego ma zainwestować inwestor. To jest tak, są takie komponenty składowe, plus jakaś krótka, malutka tabelka z prognozami finansowymi i opisem firmy. Druga rzecz, która jest obowiązkowa, której się uczymy z Doliny Krzemowej, to jest tak zwany deck, czyli taka prezentacja 10 slajdów, która dokładnie te elementy, o których mówiłem, prosta prezentacja startupu, rynek, problem, rozwiązanie i tak dalej, na 10 slajdach to wszystko tłumaczy. Do tego jest potrzebne są forecasty, tak? Czyli po prostu tabelki Excela, które obrazują nasze plany, jeśli chodzi o przychody, koszty. To jest wszystko potrzebne inwestorowi, żeby on rozumiał i wierzył w to, że my w ogóle wiemy, co robimy. No bo bez tego trudno osłyszeć. Tak, bez tego w ogóle się nic nie da. No nie możemy pójść i opowiadać historii, trzeba pokazać wszystko na jakichś liczbach, tabelkach. Takie minimum, takie trzy dokumenty, tak naprawdę tych dokumentów jeszcze jest tam do przygotowania później więcej, ale bez tego się nie naprócza. Artur Grecic, przedsiębiorca twórca startupów i wykłada całym Państwem gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A zapis tej audycji znajdą Państwo na stronie gospodarka.polskiradio.pl. Do usłyszenia. Samo to się broni, tak? Po pierwsze ta solidarność i poczucie tego, że... Wojtek i Renaud z Saturna polecają. AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład Express Saeco, odkurzacz pionowy czy generator pary Philips. W zestawie taniej o 654 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Bardzo serdecznie. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z doktor Klaudią Zawińską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacemet, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacemet to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacemet, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacemet. Polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Każdy z nas ma kogoś, kto tak jest. Demokratów na to, że lekarz cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran skutecznie rozwiązanie na chrapanie. Volkswagen Golf
dostępny z rabatem 10 tysięcy złotych. Volkswagen. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi pytają, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Neomax. Taki powinien być magnez. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Ascorbita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorbita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorbita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorbita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorbita. Kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki musujące. Wskazania. Stany niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa. Fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Radio 24. Jest 16. Polskie Radio 24. Informacje dnia. PGNiG potwierdziło, że w Pakistanie porwano grupę lokalnych podwykonawców i że wśród porwanych nie ma Polaków. We Francji duże zainteresowanie drugą turą prawyborów centroprawicy republikańskiej. Powiemy też o nowym mistrzu świata Formuły 1. Został nim Nico Rosberg. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo potwierdziło, że w Pakistanie porwano grupę lokalnych podwykonawców pracujących tam na miejscu dla spółki Geofizyka Kraków. Wśród porwanych nie ma Polaków, poinformowało PGNiG, do którego należy krakowska spółka. O tym, że wśród porwanych w Pakistanie pracowników Geofizyki Kraków nie ma polskich obywateli, poinformowała kilka godzin wcześniej na Twitterze rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Joanna Wajda. Jak dodała, polska placówka w Pakistanie monitoruje sprawę na bieżąco. Dziś rano agencja Reutera poinformowała, że 6 pakistańskich pracowników polskiej firmy Geofizyka Kraków zostało uprowadzonych na północnym zachodzie Pakistanu. Do porwania doszło wczoraj po południu. Mężczyźni zostali wyciągnięci z samochodów na drodze niedaleko miasta położonego około 80 km na północny zachód od miasta Dera Ismail Khan, poinformowało dwóch przedstawicieli pakistańskiego wojska, zastrzegając anonimowość. Na razie nikt nie przyznał się do porwania. W przeszłości bojownicy z ekstremistycznej grupy pakistańskich talibów porwali ludzi dla okupu lub w zamian za uwolnienie z więzień swoich towarzyszy. We Francji duże zainteresowanie towarzyszy drugiej duże prawyborów centroprawicy republikańskiej. Mają one wyłonić kandydata do majowej rozgrywki, której stawką jest fotel prezydenta Piątej Republiki. Do południa głosy oddało 1 200 000 osób, o ponad 150 tysięcy więcej niż w pierwszej. Frekwencja była od początku głosowania jednym ze znaków zapytania i kluczowym elementem tych prawyborów, w których omiano kandydata centroprawicy do walki o fotel w Pałacu Elizejskim stanęło dwóch byłych premierów, François Fillon i Alain Juppé. Faworytem jest ten pierwszy, którego dynamiczny finisz kampanii przed wyborczej doprowadził do sukcesu w pierwszej turze. Alain Juppé liczy na głosy wyborców lewicy, która przed tygodniem skutecznie pomogła w uniemożliwieniu wejścia do dzisiejszego finału Nicolasowi Sarkoziemu. Teraz chodzi o to, aby to nie François Fillon zwyciężył. Ten nie kryjący swojej przyjaźni z Władimirem Putinem polityk jest także sympatykiem Margaret Thatcher. Opowiada się za liberalizmem w gospodarce, a to przeraża lewą część francuskiej sceny politycznej. Stąd oczekuje się, że to lewicowi wyborcy poprą bardziej umiarkowanego w swych poglądach Alaina Juppé, mera Bordeaux. François Fillon uważa, że Francja znalazła się w takiej zapaści ekonomiczno-społecznej, że potrzebne są radykalne cięcia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio.
Elektrownia atomowa. Ale dać tutaj ten Ark Ela, nie pieprzyć, informować. Po co mi ten pójdzie? W dzisiejszym referendum 54% obywateli. Inicjatywa zakładała, że wszystkie elektrownie atomowe w Szwajcarii zostaną zamknięte do 2029 roku. Trzy z nich miały być wyłączone już w przyszłym roku. Dać miało to zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Szwajcarii. Taka katastrofa jak Fukushima w 2011 roku może zdarzyć się w każdej chwili, przekonywali inicjatorzy referendum. Ich zdaniem produkcja prądu powinna być oparta na źródłach odnawialnych przy wykorzystaniu energii słonecznej, wody i wiatru. Przeciwko tym rozwiązaniom był szwajcarski rząd i parlament. Zdaniem rządu niemożliwe byłoby w tak krótkim czasie zastąpienie elektrowni atomowych. W tej chwili 40% zapotrzebowania na prąd pochodzi właśnie z takich elektrowni. Program rządowy Strategia 2050 zakłada powolne wycofywanie się z energii atomowej. Oznacza to, że zamykane elektrownie nie będą zastępowane nowymi. Elektrownie atomowe mają przestać działać w Szwajcarii do 2050 roku. Płomień Miłosierdzia to hasło tegorocznego wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. W Radomiu akcja ma wymiar ekumeniczny. Sprzedaż świec włączyły się parafie ewangelicka i prawosławna. Płonąca na świątecznym stole świeca ma symbolizować solidarność z dziećmi potrzebującymi pomocy i wsparcia. Pieniądze, które uda się zebrać, trafią właśnie do nich, tłumaczy dyrektor radomskiej Caritas, ksiądz Robert Kowalski. Myślimy też o dzieciach, które nie są ani bezdomne, ani bez rodziców. Natomiast tych rodziców w swoich domach widzę bardzo rzadko i wychowują się często w godzinach samotności. W akcję włączyła się też parafia ewangelicka Augsburska. Od dziś świece rozprowadza jej proboszcz ksiądz Wojciech Rutkowski. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na świąteczne paczki dla najmłodszych. Dzieci, które są aktywne, przychodzą na lekcje religii, na szkółki niedzielne, są w tej parafii. Wiedzą, kiedy jest tak zwane spotkanie adwentowe, kiedy przychodzi Mikołaj. No i wtedy po prostu one są i te paczki dla nich są gotowe. W ubiegłym roku Caritas diecezji radomskiej sprzedała 65 tysięcy świec. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Niemiec Nico Rosberg został po raz pierwszy w karierze mistrzem świata kierowców Formuły 1. Dziś na torze w Abu Zabi 34-letni kierowca Mercedesa zajął drugie miejsce w kończącym sezon wyścigu. Zwyciężył Brytyjczyk Lewis Hamilton, także z Mercedesa, który zajął w klasyfikacji generalnej drugie miejsce. Trzeci w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich był kierowca Ferrari, Niemiec Sebastian Vettel. Ale chmura, jaka ciemna, Boże! Jaka ciemna chmura. Możliwy przelotny deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie i w centrum do 6 na południu. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny, północno-zachodni i zachodni. Idź, dziadu, idź. Naucz się Biblii lepiej. Wojtechu, targa mną czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś tak własnego. Chcą jak najwięcej z tego życia skorzystać i powiekać wszystkim, bo zamordowali Jezusa Chrystusa i poszedł do będzie oryginalne. Wojtek i Reneusz polecają. Oszuści. AGD w zestawie tani aż do 10%. Na przykład piekarnik, płyta indukcyjna i zmywarka marki Amika w zestawie taniej o 367 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Tutaj wiesz, nie wiadomo o czym. Opozycja zapowiada wniosek o wotum nieufności. Premier Kostrzewa ma oficjalnie ogłosić koniec koalicji. Udają święty. Obrzydliwe to jest. Afera wyszła na jaw. Nic nie wiesz. Marcin Dorociński, Magdalena Popławska, Adam Woronowicz. W nowym sezonie serialu HBO. Pakt. Drugi odcinek. Dziś o 20.10 w HBO. Sephora wydłuża Black Friday na cały weekend. Szukasz dobrej okazji? Nie czekaj na ostatnią chwilę i kup prezenty już dziś. Tylko w ten weekend skorzystaj z rabatu minus 20% na wszystkie zapachy w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Szczegóły promocji w perfumerii. Więc tak, jeden na czterech mężczyzn po 40 ma nietrzymanie moczu. Zwykle zaczyna się od kilku kropel. Jesteś jednym z nich i martwisz się utratą kontroli? Jest coś, co ci pomoże. To coś to Tenamen. Wkładki męskie stworzone specjalnie dla ciebie, kolego. Musisz je tylko kupić i nosić. Zaprojektowane po męsku, żeby dać ci ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Wkładki męskie Tenamen. Masz kontrolę.
Kup w aptece, sklepie medycznym lub zamów próbkę na tenamen.pl. W Multimulti sam decydujesz, jak grasz, ile liczb typujesz i jaką stawkę wybierasz. A grając z plusem zwiększasz szanse i wysokość wygranej. Dwa razy dziennie możesz trafić nawet 25 milionów. Multi trafienia, multi wygrane. Graj w punktach Lotto. Nawet najlepszy przepis na mięso jest do niczego, jeśli nie masz dobrego mięsa. A dobre to znaczy świeże, z polskiego chowu, dostarczane codziennie i zapakowane tak, żeby tę jakość i świeżość chronić. Dlatego na mięsie trzeba się znać. Albo brać je z pewnego źródła. No, Laszkowski nic nie umie robić. Na drogi to nie, nawet nie umie powiedzieć, bo trzeba ten Witek Maciej, to 1000 kartek mu zostawiał i to wiesz. I tu adres e-mailowy, to tam nic to nie dało. Kochanie, jak facet nie ma drygu do internetu, to co on zrobi, co on zrobi, gówno zrobi. Zamykamy, teraz jedziemy do WWU. W bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, przy komputerach wielkich, zaraz dojdziemy, zaraz zobaczymy. Nie, uchybień. I nie tylko etycznych, ale także związanych z łamaniem po prostu prawa, z przestępstwami, które dokonywano na niekorzyść tych ludzi, że nic innego mi nie pozostało, tylko mówiłam o tym, że to jest gangsterski rynek, prowokując nieco ustawodawców, również ubezpieczycieli i Izbę Ubezpieczeń pod hasłem takim: ludzie, zróbmy wreszcie coś z tym. Minęło tyle lat i właśnie jakiś czas temu rzecznik, w tej chwili to się nazywa rzecznik finansowy, kiedyś był rzecznik ubezpieczeń, a teraz zrobiono taką instytucję, rzecznik finansowy. Pani rzecznik powiedziała o tym, że należy ten rynek uregulować. I ja się po prostu złapałam za głowę. Boże, ile to lat minęło i ta regulacja do tej pory nie nastąpi. To już najwyższa pora, by przedstawić naszych gości. O, przepraszam, zagadałam się. Nie szkodzi. Dwie strony reprezentują: Polska Izba Ubezpieczeń, prezes Izby Jan Grzegorz Prądzyński. Dzień dobry. Dzień dobry. I Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowym, jednym słowem Kancelaria Odszkodowawcza, i prezes Grzegorz Waszkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, radiosłuchaczu. Czy to jest tak, że panowie to są, nie wiem, po dwóch stronach barykady, wrogowie, to jest ta firma odszkodowawcza, która strzeli, wyrywa ubezpieczycielowi te pieniądze, czy to jest troszkę inaczej? No, na pewno jest troszkę inaczej, bo generalnie chodzi o to, że mamy ubezpieczenia, a ubezpieczenia są po to, aby zbierać składkę i w ramach potrzeby realizować szkodę odszkodowawczą, czyli wypłacać należne poszkodowanym pieniądze. Więc co do zasady, ubezpieczyciel ma swoją rolę, jak również instytucja, która wywalczy należyte odszkodowanie, też jest potrzebna. Ale to w tym słowie wywalczy, bo jakby tak ubezpieczyciel po prostu mówi: tak, składki były, wypłacam, to w ogóle takie firmy jak pańska w ogóle by nie były potrzebne. Ja czasami mówiłam, że to ubezpieczyciele wyhodowali sobie takiego potwora jak nieuczciwe firmy odszkodowawcze. Pan prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń energicznie kiwał. To znaczy zgadzam się po części tutaj z panem prezesem, w sensie takim, że niewątpliwie ubezpieczyciele, ich rolą, misją jest wypłacenie odszkodowań. I oczywiście, jak mówimy o prostych sprawach, no to tutaj nie ma wielkich dyskusji, nie ma wielkich konfliktów, nie ma wielkiego problemu. Natomiast jak już mówimy o bardzo skomplikowanych sprawach, to rola pośrednika, pomocnika poszkodowanemu, mówimy często o bardzo, bardzo skomplikowanych przypadkach. Mówimy o dramatach ludzkich, mówimy o rzeczach, gdzie naprawdę potrzeba dużej wiedzy. I profesjonalna kancelaria, która współpracuje ze swoim klientem, i nie mówię, że walczy, bo właśnie to słowo walczy nie jest tutaj jest zbędne, ale też przedstawia tą stronę poszkodowanego, jest niewątpliwie potrzebna. I tutaj ubezpieczyciele nie mają najmniejszego problemu z kancelariami odszkodowawczymi, czy też firmami, raczej powinniśmy używać słowa firmami odszkodowawczymi, które, że tak powiem, reprezentują tych poszkodowanych. Pamiętajmy, tylko 20% szkód, mówimy tu o
szkodach osobowych, o tych ciężkich szkodach. Nie mówimy o jakimś naprawianiu samochodu, jakimś wypadku materialnym. Mówimy o szkodach osobowych. 20% kończy się tylko w sądzie. 80% jest załatwionych na zasadzie ugody czy uznania. Więc to jest niewątpliwie, to nie jest tak, że ubezpieczyciele wyhodowali, tylko po prostu powstała pewna luka, bo niestety, i o tym mam nadzieję porozmawiamy troszkę później, no polskie prawo w tym zakresie nie jest perfekcyjne. Jest olbrzymi obszar niedopowiedziany, niedoregulowany i myślę, że tutaj nie tylko o kancelariach i ich regulacji powinniśmy rozmawiać, ale w ogóle kompleksowo o tym temacie. Ale tak wiecie, opowiadajmy, że dzisiaj to nie jest seminarium nasze. Pamiętajcie Państwo a propos pańskiego sensu. Znaczy, korzystając z okazji, uważam, że należy w bardzo prosty sposób powiedzieć, że co do zasady, to, że należy wypłacać odszkodowania, no wiemy od jakby początku działania ubezpieczeń. Przecież ten człowiek płaci przez ileś lat skład. To znaczy poszkodowany w przypadku odpowiedzialności cywilnej nie płaci tej składki, bo korzysta jakby z innego, z ubezpieczenia sprawcy. Natomiast problem faktycznie w jakiś sposób wychodowali ubezpieczenie. Przy sobocie i niedzieli o handlu, o biznesie, o ubezpieczeniu, aby się nie dać oszukać. Biblia mówi, abyście nie korzystali z tego świata za wszelką cenę i po sądach nie chodzili. A tutaj widzicie Państwo, usram się, nie dam się, biegają po sądach, usram się, nie dam się i za wszelką cenę. Wszystko po żydowsku, czyli odwrotnie. Nie tak jak Bóg chciał, czyli po swojemu, czyli przepisy ludzkie, nauka ludzka, która wyparła prawo Boże, wyparła przykazanie. Po co to się katolikom dziwić, że oni wyrzucili drugie przykazanie, a dziesiąte podzielili na dwie części? Zdarzało się tak przecież często, że z jakiegoś powodu dziecko nie kończyło szkoły muzycznej czy klasycznej, tylko przenosiło się do odpowiedniej klasy szkoły ogólnokształcącej. A dlaczego nie będzie tego powrotu do 8+4, do powrotu sprzed reformy gimnazjów i do dostosowania właśnie szkolnictwa tutaj w